Gościem Faktu Live jest profesor Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry i dziękuję. I dwie rzeczy na wstępie. Po pierwsze dziękuję za ten początek, bo nawet zobaczyłem fragment swojego wydziału w Katowicach. A po drugie od tej informacji, którą pan przekazał, ponieważ pan przekazał informację o tym, że wydano informację, że nic się nie stało. Ja uważam, tak, że tak powinny być w ogóle formułowane większość wiadomości, że nikt nas nie zaatakował, nie ma burzy, nikt nie zginął. I ja uważam, że jakby takie pozytywne informacje cieszyłyby się większą popularnością niż te negatywne. Więc informacja z miejsca, w którym się nic nie zdarzyło, myślę, że jest przyszłością polskich mediów. Panie profesorze, to jest niezwykle ciekawy wątek. Chętnie o tym z panem kiedyś porozmawiam, ale muszę pana zmartwić, bo przeróżne badania pokazują, że no reagujemy jednak na te negatywne emocje i były próby robienia tak zwanych dobrych wiadomości albo serwisów internetowych, które miały przekazywać dobre wiadomości i okazuje się, że no niestety komercyjnego sukcesu nie odniosły. Tak to już ja jest, muszę panu powiedzieć, z kolei wyjaśnić, dlaczego tak, bo oczywiście to wiem, natomiast tak działa nasz mózg. Jak pan wie, ja się zajmuję neuropolitologią i dokładnie na tym to polega, że dla nas istotniejsze są wiadomości negatywne, bo one ewolucyjnie były bardziej opłacalne. Lepiej było wiedzieć o czymś, co nam może zagrażać, niż wiedzieć o czymś, co nam może przynieść korzyść. Czyli mówiąc krótko, lepiej było wykryć lwa siedzącego w zaroślach, bo to była informacja niezwykle istotna, powiedziałbym żywotnie istotna. Natomiast można było ewentualnie przeoczyć jakiś owoc, który wisi na drzewie, ponieważ za chwilę mógł być drugi owoc. Więc rzeczywiście ma pan rację, tak jest skonstruowany nasz umysł, że bardziej wychwytuje te informacje dotyczące naszego bezpieczeństwa, a raczej niebezpieczeństwa oraz negatywne, a nie pozytywne. W polityce to się przekłada na to, że kampanie negatywne są niezwykle istotne, są jak gdyby kluczem do zwycięstw. No i niestety są skuteczne, prawda? 14 września, czyli w przyszłą sobotę, Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje demonstrację przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak zapowiedział dzisiaj Jarosław Kaczyński. I to ma być protest na reakcję na próbę doprowadzenia do delegalizacji Marszu Niepodległości. Jak powiedział dziś Jarosław Kaczyński, to jest pacyfikacja kraju, który ma być pozbawiony niepodległości. A ja chciałem pana zapytać, po co właściwie taka kolejna demonstracja, bo teraz przecież oficjalnie nie mamy żadnej kampanii wyborczej. Oczywiście, że mamy kampanię wyborczą, to jest wiadomo, jak się kończą pierwsze jedne wybory, zaczynają się drugie, pan o tym świetnie wie. Ja uważam, że to jest z punktu widzenia PiS-u sensowna strategia, dlatego że w związku z tym, że się prawie nic nie dzieje, no to chodzi o to, żeby coś się działo. To jest skorzystanie z tej energii, którą daje Marsz Niepodległości. To jest taka próba podziału kraju na dwa obozy. Zresztą Jarosław Kaczyński to jasno mówi, że po jednej stronie jest obóz patriotyczny, czyli PiS z przybudówkami, jeśli tak można powiedzieć, natomiast po drugiej stronie są ci, którzy nie są patriotami. On nawet to sformułował w ten sposób, że on prosi wszystkich patriotów o to, żeby wpłacali pieniądze tak, na Prawo i Sprawiedliwość. Tak, więc to jest jak gdyby próba, w moim przekonaniu może być skuteczna, narzucenia kolejnego podziału i jak gdyby wepchnięcia opozycji w taki, przepraszam, opozycję przez 8 lat, wepchnięcia koalicję rządową do formy takiego tłumaczenia się, że oni przecież też są patriotami, że oni też przecież chcą świętować święto niepodległości, więc to jest dosyć sensowna inicjatywa. Ja bym to w ogóle na jego miejscu, wiem, że to jest sobota ten 14, ale ja bym to zrobił 17 września, czyli wiadomo, rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę, połączyłbym to z rządami Bodnara i Tuska i w ogóle wtedy wszystko by się w umyśle ludu pisowskiego poskładało. No może to się jeszcze zmieni, ponieważ tam jest w obozie PiS-u jest bardzo dynamicznie. Miała być odpowiedź na Campus Polska. Już za chwilę teraz się dowiadujemy, że nie będzie tej odpowiedzi na Campus Polska, w związku z tym może też się zmienić data, tak mi się wydaje. Chciałem pana jeszcze zapytać, bo na tej samej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński oświadczył, że bieżące koszty PiS-u to są 2 miliony miesięcznie. I pan jest ekspertem od polityki. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Dziękuję, że nazwał mi pan ekspertem od polityki, ale nie jestem ekspertem od finansowania partii politycznych. No, partie polityczne liczą kilkadziesiąt tysięcy członków. W tej chwili nie pamiętam, chyba PiS liczy 30 tysięcy członków. Największą w ogóle polską partią, najliczebniejszą polską partią jest PSL, ponad 100 tysięcy członków. Więc rzeczywiście to no, po prostu trzeba wydawać pieniądze na utrzymanie tych struktur, biur poselskich i innych, wydawanie na przykład gazetek i tak dalej. To rzeczywiście utrzymanie stron internetowych, to rzeczywiście kosztuje.
Czy 2 miliony to jest dużo, czy mało? Myślę, że dla każdego z naszych widzów to jest ogromna suma. Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania największej partii opozycyjnej to na pewno, a być może w ogóle największej partii, najsilniejszej, bo ciągle przecież PiS jakby ściga się z Platformą Obywatelską, czy szerzej z Koalicją Obywatelską na omiano bycia najsilniejszą partią w Polsce, no to jest chyba średnio, ale trudno mi powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało. Natomiast no, partie mają swoje wymagania, muszą znaleźć na to finansowanie. No tak, bo w końcu padła ta kwota właśnie dzisiaj, bo wszyscy zadawali sobie to pytanie, ile z tej zbiórki, którą ogłosił Jarosław Kaczyński, to będzie sukces i czy to będzie za mało, czy to za dużo, ale jest jeszcze, to już wiemy od paru dni, jest tak zwany cennik Błaszczyka. Tutaj wiemy, że pan minister zapowiedział, że chcą zbierać po 1000 zł od posła i po 5000 zł od europosła. I myśli pan, że to jest, że ta zbiórka w ramach tych struktur właśnie, a konkretnie już w ramach parlamentarzystów, czy ona może się udać? Tak, oczywiście. No to każdy pokornie i karnie zapłaci ten haracz, dlatego że no, brak entuzjazmu tutaj w tej materii może zakończyć się, no może nie tyle usunięciem z partii, co na pewno usunięciem w przyszłości z list wyborczych, więc oczywiście, że każdy poseł i każdy europoseł zapłaci. Podpadnięciem, tak? Czyli po prostu podpadnie się panu prezesowi i to już zostanie zapamiętane. Tak, i niech mi pan wierzy, przecież byłem politykiem PiS-u, więc wiem, jak to wygląda. Proszę mi wierzyć, że na pewno na biurko prezesa Kaczyńskiego trafi raport oddelegowanego do tej sprawy pracownika z nazwiskami nie tych, którzy wpłacili, ale tych, którzy nie wpłacili. To jest, ja zresztą uważam, że to jest sensowne. Znaczy, gdybym ja był prezesem partii, której odebrano 1/3 finansowania, to oczywiście, że jednym z podstawowych posunięć byłoby opodatkowanie polityków, którzy czerpią zyski z faktu tego, że znaleźli się w Sejmie bądź w Europarlamencie z list danej partii. Wydaje mi się to w ogóle racjonalne, naturalne. Ja nie widzę w tym ani niczego złego, a już na pewno nie nagannego, a coś raczej naturalnego. Przestrzegałbym przed tym, żeby uważać, że jeśli nawet to ostatecznie to odebranie pieniędzy PiS-owi się dokona tych 10 chyba tak milionów, to nie znaczy to zrani PiS, ale to nie zabije PiS. PiS jest zbyt poważną partią, zbyt dużą, zbyt bogatą, żeby tego typu uszczerbek rzeczywiście zadecydował o tym, że ta partia nie będzie się liczyć ani w wyborach prezydenckich, ani później w wyborach parlamentarnych. No właśnie, powiedział pan, że to jest bogata partia. Myślę, że większość z nas odnosi takie wrażenie, szczególnie, że jednak rządzili dwie kadencje i jednak PiS miał dostęp po prostu do ogromnych pieniędzy z budżetu państwa. W związku z tym proszę pozwolić, że zadam takie proste pytanie, jak prosty człowiek. Jak to się mogło stać, że taka partia, która rządziła przez dwie kadencje, mówi, że właściwie jest bankrutem i prosi o 10 zł, bo cytuję, chociaż 10 zł może nas uratować. Ja uważam, że ta akcja jest sensowna, nie tylko z tego punktu widzenia, że przyniesie te pieniądze i zapełni tę dziurę budżetową na Nowogrodzkiej, ale też z punktu widzenia mobilizacyjnego. Zaczęliśmy dzisiaj od takiej rozmowy o neuropolityce. Tego typu datek 10 zł wiąże darczyńcę z obdarowanym. Jeśli przesyłamy na jakiś cel jakąkolwiek sumę, ona nawet może być właśnie symboliczna, to później uważamy, że jakby uzasadniamy, racjonalizujemy ten wydatek, pozostajemy w tym wyborze, więc za tym... Że skoro akcją, już zapłaciliśmy, to już potem też zagłosujemy, tak? Pójdziemy w tą stronę. Dokładnie tak działa nasz mózg, znaczy uzasadnia, to jest redukcja dystansu poznawczego, on uzasadnia później, nasz mózg uzasadnia, dlaczego wydaliśmy te pieniądze. Oczywiście im więcej wydaliśmy, tym bardziej trzeba to uzasadnić, ale nawet mały datek powoduje pewne związanie emocjonalne z obdarowanym, więc oprócz celu czysto finansowego, ta akcja też ma cel taki mobilizacyjny, tego, żeby wyborcy PiS-u nie zapomnieli o tej partii, również nie tylko przy składaniu datków, ale również w czasie wyborów. No jeszcze tu warto zaznaczyć, że ta decyzja PKW, którą usłyszeliśmy, jeszcze nie oznacza do końca, że faktycznie tych pieniędzy teraz PiS nie ma, więc faktycznie ta mobilizacja zaczęła się bardzo szybko, bo tak naprawdę dosłownie dobę po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą decyzji. Marcin Mastalerek, czyli minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, jednak w przeszłości w ogóle polityk PiS-u, mówi, jednak związany z tą stroną,
mówi wprost, że nie wesprze partii finansowo i w rozmowie z Polsatem News powiedział, że PiS dostawało ogromne pieniądze z budżetu państwa i powinni zaoszczędzić minimum 100 milionów złotych. Dziwi pana taka deklaracja i taka publiczna deklaracja? Ja właściwie słów pana Mastalerka nie komentuję, bo o ile Andrzej Duda jest parodią prezydenta, o tyle pan Mastalerek jest parodią Dudy, więc to jest parodia parodii i poważnym ludziom takim jak panu i w jakimś sensie pan wybaczy mnie, nie wypada komentować tego typu słów, czy słów tego typu osób. Natomiast ale tam się szykuje... Przepraszam, pan minister jest parodią Dudy w takim sensie, że jest jakby parodią ministra, tak mam to rozumieć? Tak, on jest parodią parodii, więc jak gdyby oczywiście niezamierzoną, dlatego że Duda nie parodiuje prezydenta świadomie i Mastalerek nie parodiuje Dudy świadomie. Oni to robią nieświadomie, co jest oczywiście jeszcze bardziej zabawne, bo to jest, nie wiem, czy pan jest za młody na to, żeby pamiętać Bustera Keatona, był taki, znaczy ja też nie pamiętam, bo on umarł chyba przed wojną, ale jest taki komik i on wszystkie gagi wykonywał z taką kamienną miną, taką pokerowym poker face. I to strasznie było śmieszne, dlatego że on udawał, że to nie jest śmieszne i to oczywiście wzmacniało efekt śmieszności. Właśnie coś takiego zamieniła się kancelaria prezydenta. Ale żeby pana nie zostawić bez odpowiedzi na pana pytanie, to ja bym powiedział w ten sposób, że za słowami człowieka, którego nie warto komentować, kryje się coś ciekawszego, a mianowicie ten konflikt narastający między środowiskiem prezydenckim a Nowogrodzką, co byłoby bardzo śmieszne, zabawne i korzystne dla obecnej koalicji, gdyby zakończyło się tym, że naprawdę w Pałacu Prezydenckim zrealizuje się ten pomysł gdzieś tam przebąkiwany, że to środowisko wystawi swojego kandydata, czy to byłby pan Siewiera, co byłoby w miarę poważnie, czy to byłby pan Mastalerek, co oczywiście byłoby strasznie śmieszne, ale to by oznaczało wtedy poważną destrukcję PiS-u. Tam, że PiS straciło 10 milionów, to jest naprawdę nic. Natomiast gdyby Duda wystawił swojego zastępcę właśnie pana Mastalerka albo pana Siewiery, no to byłoby trzęsienie ziemi po prawej stronie i jak pan chce, możemy to porozważać, no ale to jest trochę political fiction. Tylko jeżeli chodzi o pana Mastalerka, to faktycznie zgodzę się z tym, że częściowo jego wypowiedzi faktycznie są komentowane i pewnie być może też traktowane po prostu przez wielu ludzi jako takie nie do końca poważne, tak bym powiedział. Natomiast faktycznie pan minister Siewiera jeszcze do niedawna wydawało się przynajmniej, że miałby duże szanse, szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy zagrożeni wojną, powiedzmy. Ale ostatnio jakoś tam z strony PiS-u słyszymy, że pan Siewiera już pogrzebał swoje szanse, ponieważ on częściowo był odpowiedzialny za wpuszczanie do Pałacu Prezydenckiego policji, która aresztowała panów Wąsika i Kamińskiego. Czyli, a myśli pan, że pan Siewiera miałby szansę w takim faktycznie starciu na przykład z panem Trzaskowskim? Nie, oczywiście nie. Zaraz do tego przejdziemy, tylko jak już jesteśmy przyśmieszni, to z kolei ja oczywiście uważam pana Siewierę za gościa poważniejszego niż pan Mastalerek, to jest jasne. Natomiast mnie z kolei śmieszy, nie wiem czy pana również i czy naszych widzów, pamiętacie, z kolei te poważne miny pana Siewiery. To jest strasznie śmieszne, bo jak on idzie do studia telewizyjnego, to on z kolei przybiera taką straszną, taką jakby miał za chwilę kogoś uderzyć, albo jakby za chwilę wyszedł z jakiegoś strasznie tajnego spotkania, co oczywiście też jest jakąś pozą, ale przynajmniej akceptowalną. I teraz już przechodzę do pana pytania. Nie, to jest jasne, znaczy, że jeśli by... Ale przepraszam, że panu przerwę, panie profesorze, no bo jednak, czy to nie jest tak, że to stanowisko zobowiązuje? No jednak mówimy o szefie BBN-u, tak? Bardzo często jednak jest pytane o bardzo trudne sprawy, prawda? Tak, ale to znaczy, że trzeba poważnie odpowiadać, a nie, że trzeba poważnie wyglądać. Tak ponuro w ogóle on robi takie wrażenie, rozumiem, jakby chciał przestraszyć swojego rozmówcę. Ja się na przykład boję. Znaczy oczywiście później zaczynam się śmiać, ale na początku się pana Siewiery boję. Bo on się tak strasznie poważnie, tak się jeszcze nachyla i tak patrzy takim wnikliwym wzrokiem. Ale rozumiem, że to jest jakaś jego kreacja, każdy ma prawo być jak gdyby autorem jakby swojej maski. Natomiast wracając do wyborów prezydenckich. Oczywiście, że gdyby pan Siewiera był kandydatem całego środowiska pisowskiego, to miałby szansę powalczyć z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, chociaż ja uważam, że tutaj sprawa jest rozstrzygnięta i obóz pisowski poniesie w tych wyborach porażkę, tylko że tam chyba był jakiś pomysł, mówię teraz o Pałacu Prezydenckim, żeby wystawić Siewierę albo Mastalerka, albo kogokolwiek tam jeszcze innego przeciwko kandydatowi PiS-u.
I to byłoby niezwykle interesujące, bo to by oznaczało destrukcję obozu całej Zjednoczonej Prawicy i nowe rozdanie. Bo przecież przy takiej sytuacji, to oczywiście, że jak według mnie do drugiej tury jednak przechodzi prawdopodobnie kandydat PiSu, a nie kandydat Dudy, dlatego że ten kandydat Dudy zostałby ogłoszony przez Nowogrodzką zdrajcą i ogromna część wyborców jednak jest na własność prawicy, jest przypisana do Kaczyńskiego i cokolwiek Kaczyński powie, uwierzą mu, więc do tej drugiej tury mógłby raczej wejść, ale już bardzo poobijany kandydat PiSu. Tam zresztą wtedy otwierałoby się szansa dla Hołowni, proszę zwrócić uwagę. Znaczy kandydat wtedy Koalicji Obywatelskiej ma 30 kilka procent, ale później robi się równo. To znaczy ta bratobójcza wojna między kandydatem PiSu a kandydatem Pałacu Prezydenckiego dawałaby szansę dojścia do tych kilkunastu procent i być może nawet wejścia do drugiej tury Hołowni. A z kolei w drugiej turze wtedy Hołownia mógłby już o wiele poważniej powalczyć z Trzaskowskim niż którykolwiek kandydat PiSu. To robi się wtedy bardzo ciekawie, ale do tego no, musi być jeden ten samobójczy krok. Znaczy, że naprawdę ktoś w Pałacu Prezydenckim powie, startujemy. Jeśli Andrzej Duda jest najpopularniejszym politykiem w kraju od 10 lat, to znaczy, że ten, który zostanie przez niego wskazany, też będzie tak strasznie popularny. No to idziemy na zwarcie z Nowogrodzką. Chciałbym tego dożyć, bo to naprawdę mielibyśmy co komentować, panie redaktorze. No faktycznie, to zakreślił pan bardzo ciekawy scenariusz, ale kampania oczywiście kosztuje, prawda? I w związku z tymi problemami finansowymi PiS-u można się spodziewać, że PiS będzie chciał wystawić takiego kandydata, na którego najmniej pieniędzy trzeba będzie wydać do promowania, no bo po prostu jakoś przynajmniej ogłaszają, że faktycznie tych pieniędzy nie mają i można się spodziewać, że jakoś jednak będzie uszczuplony ten budżet. Czy wśród tych osób, które są gdzieś tam wymieniane, wiemy mniej więcej, jakie nazwiska, chodzi. Widzi pan taką osobę, która już jest na tyle popularna, że nie trzeba aż tyle pieniędzy wpompować, że tak się wyrażę, w promowanie takiej kandydatury? Nie ma oczywiście. Każda kampania musi kosztować, natomiast nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, myśmy o tym kiedyś rozmawiali, panie rektorze, ale to muszę to powiedzieć, dlatego że dla mnie to jest w ogóle klucz do zrozumienia tego, kto zostanie wystawiony przez Jarosława Kaczyńskiego. Otóż dla Jarosława Kaczyńskiego o wiele mniej istotne niż wygranie wyborów prezydenckich jest to, żeby kandydat PiSu, zarówno w przypadku wygranej, jak i przegranej, nie ukradł mu partii. Tak myślał 11 lat temu wystawiając, czy 10 lat temu wystawiając Andrzeja Dudę i to się spełniło. I tak myślę dzisiaj. Mówiąc krótko, on wystawi albo kogoś podobnego do Andrzeja Dudy z 2014 roku, czyli osobę mało popularną, przepraszam, mało popularną nawet nie ma znaczenia, ale mało, znaczy nieuzdolnioną politycznie, z dużymi ambicjami, ale nieuzdolnioną politycznie, która nie ukradnie mu partii. W przypadku, jeszcze raz podkreślam, wygranej bądź przegranej. Czyli kogoś takiego jak Andrzej Duda, ale nie wyglądającego czy zachowującego się jak Andrzej Duda, tylko będącego Andrzejem Dudą, czyli kimś, kto nie jest w stanie uprawiać polityki, natomiast jest w stanie uprawiać autoterapię. I to jest jeden typ kandydata. I tam się pojawiają te nazwiska. Ja już nie pamiętam tych wszystkich, tych młodych, dostojnych, czy wielkich, czy przystojnych, czy jak ich tam określił. Wysokich. Wysokich i tam jest jeszcze takie jedno, jakby hasło z Tindera po prostu, że ma być niedostatni, dostojny, czy... Postawny, o ile... Postawny. I jeszcze tam było jedno takiego, jeszcze bardziej dwuznaczne. Zostawmy to. I to jest jeden typ kandydata. Albo drugi typ kandydata, na którego Jarosław Kaczyński może postawić, znaczy całkowita lojalność. Czyli on będzie wiedział, że ten kandydat, czy wygra, czy przegra, nie ukradnie mu partii. Tylko nie dlatego, że nie ma zdolności politycznych, tylko dlatego, że jest całkowicie sprawdzony i jest stuprocentowo wierny. I tutaj w moim przekonaniu są tylko dwa nazwiska. Jedno poważniejsze, znaczy poważnie brane pod uwagę, czyli minister Błaszczak i drugie Joachim Brudziński, bo tylko do nich on prawdopodobnie ma takie stuprocentowe zaufanie. Więc jak pan widzi, musimy wejść do głowy Jarosława Kaczyńskiego, żeby zrozumieć, że dla niego kwestie finansowe, o które się pan pytał, są mniej istotne w tej kampanii, natomiast istotniejsze jest to, żeby ten kandydat wystawiony przez PiS w wyniku, jeszcze raz podkreślę, przegranej bądź wygranej, bo to nie ma znaczenia, nie ukradł mu partii, albo dlatego, że jest mało uzdolniony, i pozbawiony talentów politycznych, to jest ten pierwszy przypadek, czyli drugi Andrzej Duda, albo całkowicie lojalny, no i to byłby Mariusz Błaszczak.
No tak, ale to musiałby być taki kandydat mało ambitny, rozumiem, politycznie i też właśnie, no jak pan mówi, niezagrażający. No, oprócz tej sprawy z Andrzejem Dudą rozumiem, że też podobnie myślał pewnie pan prezes Kaczyński wtedy, kiedy na premiera wystawiał pana Marcinkiewicza, bo to też była taka osoba, która no nie była tak specjalnie znana, prawda? Ona gdzieś była znaleziona. Chociaż trochę się chyba przejechał na tym. Tak, to była trochę inna sytuacja, dlatego że wtedy on chciał kandydata, który przypomina PO, bo pamięta pan wtedy, że to się porozpadała się koalicja PO-PiS, więc tutaj jak gdyby chodziło o to, żeby to był ktoś przypominający jak gdyby ten PO-wski jakby pierwowzór, takie DNA. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że i w przypadku Dudy i Marcinkiewicza on się nie pomylił. To znaczy, że to byli ludzie o wielkim ego, o wielkich ambicjach, ale pozbawieni talentów politycznych. To jest istotne, że jeśli nawet ten kandydat PiSu zwycięży i nawet jeszcze będzie miał ambicje, tak przecież jak miał Andrzej Duda, to poprzez brak swoich talentów politycznych nie będzie w stanie zagrozić Kaczyńskiemu, bo przecież Duda podejmował kroki, zwłaszcza w drugiej kadencji, które miały uszczuplić władztwo Kaczyńskiego, ale właśnie dlatego, że jest pozbawiony talentów politycznych, że on potrafi świetnie wygrywać kampanie wyborcze, bo on jest świetny w kampaniach wyborczych, udowodnił to dwukrotnie, ale jest pozbawiony talentów tworzenia polityki, realizowania polityki. I takiego musi dzisiaj znaleźć Jarosław Kaczyński. No chyba, że postawi na Błaszczaka, czyli na 100% lojalność. A czy wyobraża pan sobie, że kongres, który ma być we wrześniu, jako nową szefową PiSu ogłosi panią Beatę Szydło, panią premier Szydło? Czy to jest jednak, czy ma jednak za mało, czy pani premier ma jednak za mało szabel i to w ogóle jednak zostanie zepchnięta gdzieś tam do narożnika? Nie, no przecież, że to drugie. No po prostu nie. Tutaj Beata Szydła nie ma żadnych szans na przywództwo w partii. Ona się będzie musiała cieszyć, jak zachowa jakiekolwiek władztwo w tej partii, bo ona będzie prawdopodobnie pozbawiona wiceprezesostwa, a na pewno realnych wpływów. Znaczy być może prezes jej zostawi jakieś zabawki, jakąś funkcję taką tytularną. Natomiast no nie, ona się naraziła prezesowi. Jest na wyraźnym Ale za daleko zwarciu. Zaszło? Za daleko zaszło właśnie w tym zwarciu, tak? Tak. To wszyscy to zobaczyliśmy. Znaczy, gdyby to jeszcze było w ramach PiSu, ale ona to zrobiła właściwie publicznie i wtedy dzisiaj jej jakikolwiek sukces na kongresie byłby potraktowany jako no, słabość Kaczyńskiego i na to Kaczyński sobie nie może pozwolić, więc ona tam będzie upokorzona na tym kongresie. Nie żebym jej żałował, natomiast no, będzie musiała zapłacić za to, że jej się przez chwilę wydawało, że może być podmiotowym politykiem w PiSie. A proszę nam wytłumaczyć, po co połączenie z suwerenną Polską? No bo można powiedzieć, że to już właściwie jest koniec projektu Zbigniewa Ziobry i tam toczą się dyskusje, no ale już wszyscy chyba wiemy, że suwerenna Polska zostanie wchłonięta przez PiS, bo ta decyzja po prostu ma zostać przekazana na dniach albo właśnie na tym kongresie. I po co właściwie te połączenia? No to jest sensowne, to jest trochę powtórzenie manewru z 2014-2015 roku, czyli zbieranie wszystkiego, co jest po prawej stronie, a nie należy do Konfederacji. Wtedy to była właśnie Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro i Polska razem Jarosława Gowina. Dzisiaj rzeczywiście z Solidarnej Polski czy Suwerennej Polski zostały zgliszcza. Za chwilę większość jej polityków znajdzie się w aresztach, a później w więzieniach. Więc natomiast szkoda tego elektoratu. Ten elektorat może dzisiaj wynosić 1-2%, no ale on jest potrzebny do zwycięstwa, więc to wygląda na to, że to jest sytuacja symbiotyczna, win-win. I PiS na tym wygrywa, i politycy Suwerennej Polski na tym wygrywają, jeśli wymoszą tam sobie jakieś pozycje. Notabene z tego powodu też, że tam jest kilku poważnych polityków, takich jak Zbigniew Ziobro czy Patryk Jaki. Patryk Jaki nie będzie kandydatem na prezydenta, dlatego że Patryk Jaki ukradłby Kaczyńskiemu partię. Bo to jest, wracając do poprzedniego pytania, proszę zwrócić uwagę na to, czym różni się Patryk Jaki od tych panów Bogucki, ten, który kandydował też na prezydenta Warszawy, zapomniałem, jak on się tam nazywa. Pan Boheński. Więc oni są nikim dla elektoratu prawicowego. Natomiast Patryk Jaki ale pan Tobiasz Boheński, ale pan Tobiasz Boheński, bo to o tym rozmawialiśmy w naszym programie, pan Tobiasz Boheński jest wysoki, postawny i zna języki. I tam jest jeszcze jedno słowo. Pan musi to znaleźć. Niech panu to powiedzą szybko na ucho, bo tam jest też był jedna cecha, która miała być tego niedostojny, tylko jak panu powiedzą z dyżurki, zaraz znajdziemy. Dobra. W każdym razie o to chodzi. To znaczy, że Patryk Jaki, gdyby został kandydatem PiSu, całego obozu prawicowego na prezydenta, to i w wypadku wygranej i przegranej
zaraz po wyborach po prostu założyłby własną partię i ukradłby Kaczyńskiemu przywództwo na prawicy, bo on jest politykiem kutym na cztery nogi. Natomiast był tam kandydaci, którzy startują w tym tinderowskim konkursie ogłoszonym przez Jarosława Kaczyńskiego, po prostu nie mają ani takich talentów, ani takich ambicji. Więc tutaj i wracając do tego sojuszu, wobec tego to jest w interesie i polityków suwerennej Polski i PiS-u. Młody, wysoki, okazały, przystojny. Okazały. Tego mi brakowało po prostu. To, więc wydaje mi się po prostu, że tutaj, no, nie będę tego kontynuował, ale słowo okazały muszę sobie zapisać. To faktycznie, jak pan powiedział, takie trochę tinderowskie, ale ciekawe, że pan prezes wpadł akurat na takie określenia. Panie profesorze, chciałem panu pokazać sondaż. To jest sondaż dla Wirtualnej Polski, najnowszy, jak głosowaliby dziś Polacy. No i mamy taką sytuację, że na pierwszym miejscu jest Koalicja Obywatelska 34,6, na drugim Prawo i Sprawiedliwość 32,4. Potem jest kolejno Trzecia Droga, Konfederacja, Lewica. Ale co chciałem powiedzieć, bo to jest tak, patrząc na to, to tak, Koalicja Obywatelska uzyskałaby wzrost w stosunku do ostatniego badania o ponad 1,5%, a Prawo i Sprawiedliwość o ponad 4% wzrost. I skąd ten duży wzrost Prawa i Sprawiedliwości? 4,1 punktów procentowych. Nie przejmujmy się tym. Znaczy po prostu, jak ja bym teraz naprawdę szukał tego, dlaczego PiS-owi w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o 4 punkty procentowe, to byłbym niepoważny, ponieważ nic takiego się nie stało. To jest no właśnie, ale to nie jest tak, że na przykład decyzja PKW jakoś mogła dać taki wiatr w żagle PiS-owi, bo nawet ta konferencja prasowa, która była dzisiaj, oraz konferencja prasowa pana prezesa Kaczyńskiego, która odbyła się dobę po tym, taka trochę konferencja wyglądająca jak początek właśnie kampanii wyborczej, doby po tym, jak PKW ogłosiła decyzję, tam faktycznie stało mnóstwo parlamentarzystów, w pierwszym rzędzie za panem prezesem jeszcze, powiedzmy to, kobiety. I można było zauważyć, że pan prezes ma taką nową energię, więc być może ta decyzja PKW zadziałała tak trochę przewrotnie na wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, nie sądzę, żeby zadziałała na wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc dlatego ten sondaż tego nie potwierdza. Natomiast to, że mogła zadziałać na prezesa, to jest możliwe. Jakby panu zajumali 10 milionów, to też byłby pan lekko pobudzony, a skądinąd wiadomo, że pan prezes jest czuły na punkcie pieniędzy. Ja pamiętam, że w 2011 roku on poprzysiągł, że środowisko PJN-u zostanie zniszczone właśnie dlatego, że wówczas partia, której byłem wiceprezesem, zgodziła się na ograniczenie finansowania partii politycznych o połowę. I on uznał to po prostu za atak na niego osobiście i też na interes oczywiście Polski i obozu patriotycznego. Natomiast on rzeczywiście, więc być może pan zauważył tę nadpobudliwość prezesa Kaczyńskiego, natomiast nie sądzę, żeby to się przełożyło na właśnie wakacjujących jeszcze Polaków. Także ja bym się tym sondażem i tymi zmianami nie przejmował. Zwróciłbym tylko na jedną uwagę, to znaczy, że śmierć ogłaszana trzeciej drogi jest przedwczesna. Jak ja widziałem jakieś sondaże, że tam... Tak, to prawda. No, jakieś 1,7, no to uznałem, że to jest po prostu jakiś taki spin, który ma zniszczyć drogę, bo... Tak, tu mamy 9,7 i co ważne nad Konfederacją, więc jednak chyba tak jak pan mówi przedwcześnie. Jeszcze panu pokażę taki sondaż, taką małą sondę, bo to był sondaż, a my mamy taką małą sondę przeprowadzoną u nas na kanale na YouTubie, ale od razu zaznaczam, 25 tysięcy głosów zostało oddanych. Zapytaliśmy, jak oceniasz rząd pod wodzą Donalda Tuska? I tutaj 53% źle, że to była zła zmiana, a źle, zawiodłem się na nich 9%, czyli ponad 60% naszych widzów przynajmniej źle ocenia rząd Donalda Tuska. A to, jak pan na to patrzy, to z czego to może wynikać? Dla mnie najciekawsze nie było to, kto uważa, że to była zła zmiana, albo kto uważa, że to była dobra zmiana, czyli góra i dół, tylko te 9%, które pan wskazał, że zawiodłem się na nich. To tak. Prawda? Dlatego, że to jest istotne, bo to pokazuje, że to jest jakiś elektorat tych czterech partii, który mówi, jestem zawiedziony. Ja niedawno, konkretnie tydzień temu, nie przepraszam, dzień wcześniej, dzień,
czyli wczoraj. Wczoraj opublikowałem artykuł w Rzeczpospolitej, który mówi o tym, że dzisiaj w Polsce najbardziej szczęśliwym wyborcą to jest wyborca, umiarkowany wyborca PiS-u. Bo z jego punktu widzenia właśnie to. Tak? No, nic oczywiście się nie zmieniło. To znaczy, Kościół sobie żyje tak jak trzeba, lekcje religii są, CPK jest kontynuowane, mur na granicy rośnie, imigranci są powstrzymani, 800+ wypłacane, no w ogóle tak jak było, prawie się nic nie zmieniło. No bo z tego artykułu pana wynika, że wyborcy PiS-u właściwie mają wszystko, co mieli, a wyborcy PO, czy też szerzej koalicji rządzącej, właściwie mają bardzo mało. I o to chodzi. I o to chodzi, że jeśli ktoś dzisiaj ma powody do frustracji, to oczywiście to jest twardy elektorat PiS-u, który uważa, że Polska jest pod okupacją, jest znowu kondominium rosyjsko-niemieckim, są więźniowie polityczni, którzy są torturowani, księża są zamykani w więzieniach i tak dalej. To oczywiście, że on jest sfrustrowany. To jest 53% z dołu tabelki. I troszkę więcej, bo to też jest Konfederacja oczywiście. Natomiast jest pewna coraz większa część wyborców koalicji, którzy mówią, kurczę, zawiedliśmy się, miała być aborcja, nie ma, miało być rozdzielenie państwa od kościoła, nie ma, miała być, nie wiem, miała być, na przykład dla mnie to jest istotne jakoś tak osobiście, robocze niedziele w sklepach. Niedziele handlowe, tak? Tak, niedziele handlowe nie ma. No po prostu ciągle mi się mówi, że czegoś nie ma, bo któryś z koalicjantów się nie zgadza. I to rodzi frustrację. 62% wszystkich Polaków, czyli muszą tam też być wyborcy popierający obecną koalicję rządową, mówi, że rząd nie wypełnia obietnic wyborczych. I to jest niepokojące dla tego rządu, że jeśli to jest tak, że jedynym zadowolonym dzisiaj wyborcom to jest rzeczywiście umiarkowany wyborca PiS-u, to proszę zwrócić uwagę, najbardziej niezadowolonym, mam nadzieję, że to będzie istotne, jest młody wyborca i młoda wyborczyni koalicji rządowej. A oni dali PiS-owi, oni odebrali PiS-owi władzę, oni dali władzę obecnej rządzącej. Nie kobiety, tak jak ci mówię, to pisałem kiedyś, że wśród kobiet mobilizacja wyborcza była prawie taka sama jak wśród mężczyzn. Tak, rozmawialiśmy o tym, tylko to chodziło o młode osoby, prawda? O młode osoby, 18-29. I jeśli ta grupa wyborcza uzna za 3 lata, że jest niezadowolona z tych rządów, to PiS wróci do władzy. Więc to jest dla niepokojące. 9% w tym sondażu, który pan pokazał, jest kluczowe dla zrozumienia tego, o co pytaliście. To już ostatnie pytanie, bo dokładnie, no właśnie dobę temu właśnie w tym programie, w programie Fact Live rozmawialiśmy z panem posłem Markiem Sawickim, który mogę powiedzieć, że bardzo odważnie krytykował Donalda Tuska, ale też powiedział między innymi, że według niego Donald Tusk wystartuje na prezydenta i według niego wszystko na to wskazuje. Zgadzał się pan z taką tezą? Teraz to jest wkurzające, bo pan wie, że wszystkie marki to są fajne chłopaki, ale to jest ta niesprawiedliwość, którą czerpią, czy odczuwają komentatorzy wobec polityków. Znaczy, ja napisałem w grudniu zeszłego roku, jako pierwszy w Polsce, artykuł o tym, że w moim przekonaniu Donald Tusk będzie kandydował na prezydenta. Wtedy zostałem zjechany przez wszystkich jako po prostu fantasta, człowiek, który w ogóle nie rozumie polityki, przez wiadomo, jest Trzaskowski. I jakiś miesiąc później Marek Sawicki w programie politycznym powiedział, że według niego będzie startował Trzaskowski. I oczywiście od tamtego czasu wszyscy mówią, kurczę, pierwszy powiedział to Marek Sawicki, chociaż jest oczywiste, że pierwszy powiedział to Marek Migalski. Więc jak mnie pan teraz pyta o Sawickiego, którego notabene lubię osobiście, to oczywiście, że skomentuję tak, że Marek ma rację, ponieważ inny Marek też ma rację. Uważam, że w dalszym ciągu to jest temat niezamknięty pomimo deklaracji premiera. Uważam, że to jest mniej prawdopodobne niż w czasie, kiedy pisałem ten artykuł w Rzeczpospolitej. Natomiast to w dalszym ciągu jest w grze. Jeśli Donald Tusk uzna za 2 miesiące mniej więcej, że jego zwycięstwo jest pewne bądź prawie pewne w wyborach prezydenckich, to wystartuje. Jeśli będzie uważał, że to nie jest pewne, wystawi Trzaskowskiego. No tak, bo my też mamy taki problem w rozmowach z politykami właśnie, że cytujemy czasami politykom, a powiedział pan coś, albo zadeklarował pan coś, czy pani oczywiście, przepraszam, i słyszymy, no ale sytuacja się zmieniła, prawda? I to jest taki wytrych, który można zawsze zastosować i jakby wszyscy wiemy, że sytuacja się zmieniła, więc sytuacja się też może zmienić. Oczywiście będziemy pewnie z panem jeszcze nieraz rozmawiali o tym i próbowali dojść do tego, co się dzieje w tej naszej polityce, a na razie serdecznie panu dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia i nakreślenie nam
nakreślili nam całej tej polskiej mapy politycznej. Gościem Faktu Live był profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, i miłego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. Do zobaczenia.